Granica naszego pięknego kraju obfituje w dziwne zakrętasy, małe absurdy, interesujące historie, czy już powojenne korekty, o których często nie mamy pojęcia. A szkoda. Dzięki tej serii dowiesz się m.in. dlaczego Polacy oddali Czechom całą wieś? Jak rozwiązywano dawne spory graniczne? Gdzie znajdziesz ulicę, wzdłuż której mieszkają dwa narody? Kto sprawił, że Bieszczady są łyse? Oraz w jakim celu tak właściwie dokonuje się korekt granicznych? Zaczynamy od granicy z Czechami, czyli tej najdłuższej, więc siłą rzeczy liczba ciekawostek jest tu największa. Kopaczów. Worek Turoszowski. W cieniu turystyku granic coraz ważnej, a przy tym medialnej kopalni odkrywkowej na skraju Bogatyni znajduje się mało znana wieś Kopaczów. W przeszłości wraz z sąsiednim już czeskim Oldrzychowem stanowiła jedną osadę, z czasem sztucznie podzieloną na pół pomiędzy dwa państwa. Sam fakt rozłupania miejscowości pomiędzy dwa państwa nie jest aż tak abstrakcyjny, bo nie tylko w Europie, ale i w naszym kraju mamy tak zwane euromiasta. Zazwyczaj jednak prostym do zidentyfikowania kluczem podziału tych miast była rzeka. Tak jest choćby w przypadku Cieszyna, Słubic czy Gubina. Tak też miał być podzielony między Polskę a Niemcy Wrocław. Ale to akurat nie jest historia na dziś. W przypadku Kopaczowa częściowo za granicę służy Oldrzychowski Potok. Jednak w pewnym momencie granica odbija od cieku. Prowadzi przez krótki odcinek poboczem szosy, a następnie jej środkiem. To wpada takie rozwiązanie. A teraz spójrzcie na to. Na uwagę zasługują szczególnie dwa budynki, przy ulicy Głównej. Drzwi do budynku znajdują się od strony polskiej, ale okna wychodzą już na Czechy. Ba, nawet tylne drzwi wychodzą już na Czechy. Nie mam zielonego pojęcia, jak wtedy radzili sobie pogranicznicy. No bo jak dla mnie, takich miejsc po prostu się nie da upilnować. No chyba, że zawsze ktoś tam pełnił wartę, 24 godziny na dobę. Sam podział wsi jest naprawdę stary, dużo starszy niż granice państwowe i wynikał z granic dóbr lokalnych właścicieli ziemskich. Już w XVI wieku wieś dzieliła się na tzw. czeski Oldrzychow, tudzież Böhmisch Ulesdorf i Horni Oldrzychow, Obe Ulesdorf. Północna część należała do dworu Friedland, a południowa do dworu Grabstein. Jednak oba nadal leżały na ziemiach korony czeskiej. Nie było wówczas mowy o żadnym podziale międzypaństwowym. Przeskoczmy o kilka stuleci w przód i widzimy już znajomy przebieg granicy. Przy czym próżno tutaj szukać Polski czy Czech. Mamy do czynienia z niemiecką Saksonią i Cesarstwem Austriackim. Zatem z początku obiema wsiami rządzili Czesi, a później Niemcy i Austriacy. Zatem możemy założyć, że nie ma żadnych barier językowych, a mieszkańcy obu części wsi koegzystują pomimo barier administracyjnych. Nadchodzi rok 1918, powstaje Czechosłowacja i chociaż ten obszar nadal pozostaje zamieszkany przez Niemców, mamy pierwsze kuriozum. W Rzeszy obowiązuje ruch prawostronny, w Czechosłowacji lewostronny. Co teraz? Ustalono, że na neutralnej drodze kierowców obowiązywać będzie ruch prawostronny i przepisy niemieckie. Po 1945 roku dochodzi do kolejnych zmian w Europie. Następują masowe wysiedlenia. Niemców w Kopaczowie już nie ma. Miejscowość zostaje zasiedlona przez Polaków i Czechów, a granica zaczyna być silnie strzeżona. Kolejne ciekawostki kontynuujemy w następnym odcinku. Do usłyszenia, cześć!